Słonie są dużymi i bardzo silnymi zwierzętami, które mogą być bardzo niebezpieczne. Nie jest łatwo się do nich zbliżyć i wyegzekwować wykonywanie różnych komend, co jest często niezbędne, np. wtedy kiedy zwierzęta zachorują. Karmienie wykorzystuje się do przeprowadzania treningów medycznych. Trening taki odbywa się codziennie, a zachętą do wykonywania polecenia są smakołyki. Słoń na odpowiednią komendę podchodzi do opiekuna, pozwala się dotykać, podaje ucho, z którego w razie konieczności najłatwiej pobrać krew. Jedną z pożyteczniejszych słoniowych komend jest podawanie łapy, a właściwie wszystkich czterech. Rzecz jasna nie naraz, tylko po kolei.